Witajcie w samym środku Czarnego Serca. Natty Patty Cave jest jaskinią o zabawnie brzmiącej nazwie i historii rodem z horroru. Odkryta i po raz pierwszy spenetrowana w latach 60. ubiegłego wieku zainteresowała sobą rzesze ludzi w Stanach Zjednoczonych, głównie dzięki swoim wąskim i śliskim korytarzom. Niestety w 2009 roku została ona zamknięta za sprawą tragicznego wypadku, o którym zaraz Wam opowiem. John Jones był dość doświadczonym grotołazem. W dzieciństwie razem ze swoim ojcem i młodszym bratem chodzili odwiedzać dzikie jaskinie w różnych miejscach w stanie Utah. W 2009 roku John, mając 26 lat, razem ze swoim 3 lata młodszym wówczas bratem Joshem, postanowili tchnąć trochę życia w swoją pasję z dzieciństwa i wybrać się na spelunking, czyli turystykę jaskiniową. Ich wybór padł właśnie na Natty Patty Cave. Poza braćmi w wyprawie brać miał udział jeszcze 9 osób, razem tworząc potężną i zgraną grupę. Około godziny od zejścia do jaskini, czyli godziny 21, grupa zwiedzała jedno z największych pomieszczeń, tak zwany Big Slide, wielką zjeżdżalnię. Jak widzicie na mapie, którą będę posługiwał się w tym filmie, jest to pomieszczenie znajdujące się niedaleko wejścia do jaskini. Największym jednak wyzwaniem dla zwiedzających była ta część szyderczo nazywana Birth Canal, czyli kanałem rodnym. Ta część jest potwornie ciasna i bez odpowiedniej wiedzy oraz postury nie ma możliwości przeciśnięcia się tamtędy. Zresztą zobaczcie sami, jak to wygląda. John zdecydował, że pójdzie pierwszy. Wcisnął się w przejście i parł do przodu. Kanał w pewnym momencie powinien zacząć się stopniowo poszerzać, lecz John nic takiego nie zauważył. Mimo to posuwał się dalej naprzód. Niespodziewanie, kanał zamiast się poszerzać, okazał się ostro skręcać w dół, wręcz pionowo. John zauważył, że u końca tunelu widać poszerzenie, więc zdecydował się wczołgać w dół, no i to był pierwszy z serii jego ostatnich błędów. Mężczyzna utknął. W tamtym okresie jaskinia nie była za dobrze opisana. Dostępne były mapy, lecz korzystając z takowych nie trudno było o pomyłkę, co też stało się w przypadku ekipy Johna. John zaklinował się w tunelu o rozmiarach 25x45 cm, z jedną ręką za plecami, a drugą pod swoim ciałem, 30 metrów pod ziemią i to do tego zwisając głową w dół. Gdy próbował się wiercić i w jakikolwiek sposób cofnąć, grawitacja szybko ściągała go kolejne centymetry w dół. Nadszedł moment, w którym jego brat z resztą ekipy zmuszeni byli wezwać pomoc. Pierwsza wolontariuszka, która dojechała na miejsce, pojawiła się około północy, czyli około 3 godziny od utknięcia Johna. Momentalnie przystąpiła do uspokajania zakleszczonego mężczyzny, a w trakcie podejmowania przez nią pierwszych prób pomocy zjawiało się coraz więcej ratowników. Obmyślonych było wiele planów. Początkowo planowano nawet posmarowanie ścian czymś, dzięki czemu będzie łatwiej wyślizgnąć Johna z kanału, ale zdecydowano się najpierw wykorzystać liny. Przywiązano mu je do kostek, ponieważ w tamtym momencie tylko one wystawały z przejścia. Wokół ciała Johna wiercono również ściany jaskini, żeby choć minimalnie poszerzyć otwór, ale twardość skały i zła pozycja Johna poskutkowały tym, że w ciągu godziny udało się wywiercić zaledwie kilka centymetrów w głąb. Sam John miał bardzo wyczerpujące zadanie. Musiał on walczyć sam ze sobą, żeby pozostać przytomnym. Potworny ból w nogach i rękach spowodowany niewygodną pozycją oraz ból głowy spowodowany napływem krwi do mózgu były przeszkodami, z którymi John walczył już od prawie 19 godzin, a misja ratunkowa nie posunęła się do przodu ani o krok. Dane mu było porozmawiać z żoną przez krótkofalówkę. Zapewniał ją, że niedługo wyjdzie i wszystko będzie dobrze. Największą przeszkodą dla ratowników był jednak fakt, że mimo tak licznej załogi tylko jedna osoba mogła dostać się wąskimi korytarzami w pobliżu Jonesa. Po tak długim czasie pojawiła się nadzieja. Zespół ratunkowy zamontował dziesiątki haków rozstawionych po długości jaskini, do których przyczepiona była lina. Na jednym jej końcu była 8-osobowa drużyna ratowników, na drugim zaś zaczepiony liną o kostki John. Pociągnięcie za pociągnięciem liny John wynurzał się z kanału o kolejne centymetry, lecz z powodu całego obolałego ciała Johna ratownicy zmuszeni byli robić przerwy, żeby ten chwilę odsapnął. Po czasie udało się Johna wysunąć z kanału na tyle, by ten załapał kontakt wzrokowy z ratownikiem znajdującym się najbliżej niego. Wymienili między sobą kilka słów. Mimo tragicznej sytuacji, która spotkała samozwańczego grotołaza, wydawało się, że ten się uśmiecha. Ekipa ratunkowa zdecydowała się ciągnąć dalej.
Tutaj spełnia się najgorszy możliwy scenariusz. Jeden z haków pęka i odrywa się od skały, uderzając i pozbawiając przy tym przytomności jednego z ratowników. John po pęknięciu haka wpada ponownie do szczeliny, tym razem znacznie głębiej niż poprzednio. Po ponad 20 godzinach akcji znalazł się w jeszcze gorszym położeniu niż był uprzednio. Inny z ratowników postanowił wciągać się do kanału i spróbować wyszarpać stamtąd Johna, ale sam utknął na kilkanaście minut. W międzyczasie John, mimo że ratownik próbował nawiązać z nim kontakt, nie odpowiadał. Niedługo po tym do jaskini wciągał się medyk, by spróbować nawiązać ponowny kontakt z Johnem. Niestety po 27 godzinach od rozpoczęcia akcji zmuszony był stwierdzić zgon. W akcji ratunkowej brało udział prawie 140 osób. John zmarł mając 26 lat, pozostawiając po sobie dwójkę dzieci i owdowiałą żonę. Na domiar złego, władze stwierdziły, że wyciągnięcie ciała jest zbyt trudne i niebezpieczne. Postanowiono więc zamurować wejście do jaskini, a Natty Patty Cave stało się nie tylko miejscem śmierci, ale też symbolem i grobowcem dla Johna. Na podstawie tych wydarzeń w 2016 roku powstał film The Last Descent – Ostatnie zejście, opisujący tragedię jaskini Natty Patty oraz klaustrofobiczne okoliczności, w których John musiał spędzić swoje ostatnie chwile życia. I to tyle na dziś. Dajcie mi proszę znać w komentarzach, jaki wy macie stosunek do takich ekstremalnych wypraw i czy odważylibyście się na takie podróże w ciemnych i ciasnych jaskiniach. Nie zapomnijcie o tym, żeby strzelić subiksa i łapkę i do następnego. Czarne serce.